Maybe the city needs our friend more than you think. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Siódmy odcinek Spidermana. Zrobimy sobie quest poboczny w tym odcinku, a przynajmniej zaczniemy go, ale zanim to zrobimy, zrobimy jeszcze dosyć poważne wyzwanie z jedną z kryjówek Fiska. To są dosyć te misje takie oznaczone tutaj, na takimi koronami. I tutaj mamy do pokonania całkiem konkretną ilość przeciwników. W związku z tym... spróbujemy. Yuri, interesy na tym placu budowy są tak legalne, jak zegarki z Times Square. Bez dowodów nie wyczaruję nakazu. Będziesz tam zdany tylko na siebie. Już do tego przywykłem. Tu mamy gościa. Tam mamy dwóch. Wszyscy mamy wydatki. Teraz musimy trochę pokombinować, jak to zrobić tak, żeby nas nie zauważyli. Tam jest jeden gość na samej górze. Ktoś się naprzykrza szefowi w trawie? No wiesz, dla niego to jak chodę. Czyli wszyscy go tam szanują. Ten był na samej górze, czyli obserwował wszystkich. Trzeba tak kombinować, żeby ich pozdejmować, żeby nie mogli nam za bardzo tutaj namącić, nie? Tam jest jeszcze snajper, który patrzy się w tą stronę. Ale poszedł sobie, dobra? Super, możemy powiesić tego. Teraz warto by było zdjąć tam tego snajpera. Co słyszysz? Tego się nie spodziewałeś. Dobra, to tutaj jest całkiem nieźle. Mamy tu jeszcze jakichś snajperów? Chyba już nie bardzo. A, tam jest jeszcze gość po tamtej stronie, którego możemy powiesić sobie najpierw. Sprawdzaj, sprawdzaj łączność, sprawdzaj, sprawdzaj. To jakby umiejętności w stealthu musimy spróbować poprawiać troszeczkę. Tu zostało trzech. Tam chodzi jeden. Tam zostało dwóch. Można by to było zrobić troszeczkę inaczej. Spróbujmy tak. Spróbujmy jednego sobie tu gdzieś ściągnąć. Jest tam kto? Pokaż się! Okej, poszło całkiem zgrabnie. Tam jest następny, który się nie zorientował, że kolega wisi obok. Bardzo zgrabnie. Tu jest jeszcze jeden. Dzień dobry. Szef, macie po dziurki w nosie. Ja nie mogę go trafić, kiedy jest w powietrzu! Jesteś mój! Poszło! A, trochę się pośpieszyłem. Ma wyrzutnie rakiet. Spóźniliście się, ale nie szkodzi. Mam jeszcze mnóstwo kopniaków. Macie po dziurki w nosie. Nie możemy dać się pokonać. Nie mogę go trafić w powietrze.
Jeszcze więcej? Ja nie mam tylu znajomych. No tutaj się trzeba mocno skoncentrować. Zwłaszcza przy tych gościach z tymi... z wyrzutniami. Spidermanie, sprawdziłam akta. Ten plac budowy odbiera dostawy od przykrywkowych spółek kartelu. Przemycają narkotyki. Niedługo! Jeszcze więcej hit. Oni na dodatek z bronią przyszli. Wow, granat! Ostatnia fala. Wysypują się jak klauny z samochodu. Się narobiło. Jeszcze jeden? Gdzieś? Jeszcze jeden w ostatniej fali? Gdzie się zgubiłeś, kolego? Wow, rakietnica. Nieładnie. No właśnie. Dosyć intensywny kawałek. Yuri, mam tu zgraję obezwładnionych... Tego mniej komentarz. Będą na ciebie grzecznie czekać. Świetnie, uznam to za anonimowy cynk. Udało nam się zrobić, wyeliminować trzech snajperów. Bardzo ładnie. Te żetony są dosyć potrzebne do rozbijania umiejętności. Tych, im więcej umiejętności dostajemy, tym więcej tych żetonów potrzebujemy. A teraz obiecany quest poboczny, który jest tu gdzieś po drodze. Teraz sobie go zaznaczymy. Teraz. Spidey. Stajmy tu na moment. Dobrze. Zróbmy sobie tutaj ten kłeścik. Spider-Man jest jedna z ciekawszych, jedna ze starszych postaci, która się pojawi w tym uniwersum marvelowskim. Ale dopiero teraz dostaje troszeczkę więcej miłości dzięki tym filmom z Tomem Hollandem. Niestety wcześniejsze filmy były, no nie oszukujmy się, nie spełniły oczekiwań widzów. Ale robi się popularny bardzo mocno. Zawsze goniłem za prawdą. Kiedy byłem reporterem i wydawcą gazety, pisałem i drukowałem prawdę. W mojej autorskiej audycji również ujawniam prawdę, czasem bolesną. Jestem wam to winien. A prawda jest następująca. W mieście nie jest cicho. Nie jest spokojnie. Lada moment dojdzie do jakiejś katastrofy. Czuję to, jak pływak czuje przepływającego tuż obok rekina. Nie dajcie się omamić Spider-Manowi. Nie jesteście bezpieczni. Nikt z nas nie jest. No dobrze. Pan Jameson ma straszne, straszne, niezłą opinię o nas. No trudno się mówi. Misja poboczna. Rozpocznij. Wiem, że podłączasz się do naszego systemu ostrzegania. To nie ja. Ale właśnie, ale jakiego systemu? Nic. Potrzebuję twojej pomocy. Ktoś chyba zagłusza system.
Muszą to robić w kilku miejscach, żeby pokryć wszystkie częstotliwości. Zajmiesz się tym? No przecież się podłączam i... Nie powiem nikomu, że nas hakujesz. Przecież was nie hakuję, tylko wam... Naprawiam wam ten system. No ale dobra. Zagłuszacze emitują sygnał, który mogę wykryć. Muszę tylko pokręcić się... 475 metrów. Złapię sygnał. Dobra. Znalazłem sygnał. Teraz muszę za nim podążyć. Super. 300 metrów. Urządzenia zakłócające są skuteczne tylko na wysokich budynkach. No to chyba wiemy, gdzie jest. O, właśnie. Lecimy. Biegiem, Swidey, biegiem. Urządzenia zagłuszające lepiej działają na dużej wysokości. Na... Ludzie fiska. Szok i niedowierzanie. Widzę go! Nie, tak nie załatwisz! Myślałem, że tu będzie aż tylu strzelców. Poleciał na zewnątrz. Muszę wyłączyć zagłuszacz. Okej. Wyłączyć. No właśnie. Następny jest 375 metrów stąd. Właśnie rozwaliłem zagłuszacz. Na następnym wysokim budynku. Jak już mówiłam, pewnie jest ich więcej. To ma sens. Właśnie go widzimy, przed nami go widzimy, także tam się dostaniemy w miarę szybko. Ludzie Fiska mieli coś wspólnego z wyłączeniem systemu ostrzegania. No chyba tak, nie? Skoro są ludzie Fiska na tych zagłuszaczach nasz. Urządzili imprezę i mnie nie zaprosili. Ściągnijmy go na siebie, bo będziemy bez szans! Weźmiemy lub martwego. Fiskowi wszystko tu jest snajper, który do mnie strzela. Obawiam się, że on jest na innym budynku w ogóle. No właśnie, oni są na innym budynku. A, cwaniaki, nie? Ale mnie jeszcze zdążył przycelować. Skubaniec. Został tylko jeden żywy. Cześć, koleżko. No to by było chyba na tyle. I zagłuszacz tutaj jest. Czasami rozwalenie czegoś jest rozwiązaniem. No i dobrą zabawą. Spidermanie, to działa. Odbieram słaby sygnał. Jakość jest kiepska, ale mówiłam coś o Fisku i strojach. Fisk był królem podziemia, ale nie zajmował się... Jeszcze gdzieś mamy jeden. Im szybciej system będzie sprawny, tym szybciej dowiemy się, co knują. Ten dach, już tylko jeden zagłuszacz. No właśnie, prawdopodobnie na tym wysokim budynku. Chociaż nie, jeszcze kawałek. Który, jeśli ciągle działa, tam jest. Ten ostatni zagłuszacz musi być gdzieś wysoko na dachu. Jest, 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 już go widzimy. Hopla, i znowu wchodzimy na ostro. Po co nam zagłuszacz? Myślę, że tylko nie. Wyparłem go do muru! Poszło! Powinienem to nagrać! Złaś do tyłu! Aj! W ostatnim momencie, ostatni... Ostatni... Na ostatnim...
Daszku. No dobra, wracamy. Zagłuszacze emitują sygnał, który mogę wykryć. Muszę tylko pokręcić się po dzielnicy finansowej, aż złapię sygnał. Wiemy, gdzie jest ten sygnał. Jest na tym żółtym, wysokim budynku, także spokojnie. O, a ty co? Nie rób mi tak. To jest ciekawe. No, trochę mnie irytują takie sytuacje w przypadku PlayStation. Tak naprawdę to nie wiadomo, co zrobić. No dobra. A nie gra, konsola zwiechę złapała. Dobra. Nie ruszy jakoś, nie za bardzo, nie? Trzeba restart. No dobrze, słuchajcie, plik, a no właśnie, jakaś aktualizacja, a nie, to była 4 dni temu. Teraz pytanie, jak to teraz ruszyć dalej? Tutaj będzie, zamknij aplikację. Okej. Mam wrażenie, że całego questa będzie trzeba zrobić od początku i trzeba będzie go dograć. Dobra, lecimy. Bo to tak nie pyknie od tego miejsca. No dobra, zrobię dłuższy odcinek i wytnę po prostu ten środek. Być może mam. Być może mam lisie, nie sprawdzałem. Teraz sprawdzę. Na którym etapie jesteśmy? Ciekawi mnie to, gdzie to się zapisało. Pewnie przed tym questem. Nie, to chyba nie mam, bo dzisiaj akurat te stroje przeglądałem. Znaczy wiem, że to jest ten strój z oryginalnego Spidermana. O nie, bardzo ładnie, słuchajcie, ostatni ten został. Już ci mówię, lisie. Kostium. A wiesz co, wiecie co, to może dlatego były te lagi, bo musiała się ta aktualizacja ściągać. Mam rzeczywiście nowy strój. On całkiem fajny jest, ale nie ma żadnych dodatkowych opcji. Jeszcze mam tutaj ten nieodkryty, nie? Kręcić się po dzielnicy finansowej, aż złapię sygnał.
No to lecimy na ostatni budynek. Ostatni żagusacz. Miejmy nadzieję, że to pójdzie zgrabnie. Mam cię. Odpocznij sobie. Po co mam zagłuszacze? Myślałem, że nasza wtyka wyłączyła wszystkie wieże. Się znowu aktywował. Nie możemy ryzykować, że nas wykryją. To zwykły fart. Widzę Spidermana. Nie widzisz, nieprawda? Nikt nie zadziera bezkarnie z Kingpinem. Wykańcza nas. Chodźcie, chłopaki. Zamykasz się czasami? Teraz muszę tylko zniszczyć zagłuszacz. No dobra, gdzie ta maszynka jest? Tu jest. Dobra, to był ostatni. System powinien już działać. No i bardzo ładnie. Zrobiony do końca. Znowu działa. Zrobiony cały kłeścik. Więcej o ludziach Fiska albo o tych strojach? Nie, ale system wykrył nielegalną działalność przy dokach. Wyślę ci współrzędne. O, ten quest ma dalszy ciąg. To lecimy. Dotrzeć do doków zanim uciekną. Dokładnie tak. Daleko nie jest, także. Metrów tylko. Już ja teraz tutaj tak troszeczkę w dokach nie ma się za co łapać linkami. No, jesteśmy. Dużo broni. Dla małej armii. Cokolwiek nie ukrywają, nie może to być nic dobrego. Muszę się dowiedzieć, po co im ta broń. Ilu ich tutaj jest? Raz, dwa, trzech. Trzech tylko? Niemożliwe, że tylko trzech. No nie, tam jeszcze jest dwóch przy tym. Ale dobra. Co tam? Niespodzianka. Niespodzianka. Może tak? Tak, na pewno będziemy ich potrzebować. Musisz się położyć. Ty też? Okej. Nie trzeba geniusza, żeby to rozkryć. Ty też? Tam zostało dwóch przy helikopterze, tak? I to sprawię. Może teraz uda mi się dowiedzieć, co jest grane. Obejrzyjmy, co tutaj jest. Dużo broni. Wyrzutnie, karabiny. Broń, mundury strażników więziennych, lipne papiery. Planowali wyciągnąć Fiska z tratwy. Jest was tu więcej. Będzie się działo. Że muszę pokrzyżować wam plany. Wiecie co? Zrobimy tak. Nie dotykając ziemi. I ładnie, i plecki. A poszło chyba całkiem zgrabnie. Jak na taki dosyć... Zdaje się, że policja już sobie poradzi. U mnie też wszystko gra. Dzięki za uruchomienie systemu, Spidermanie. Nie powiem nikomu, że z niego korzystasz, ale jak cię złapią, to umywam ręce. Dobra, dzięki. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. A teraz przepraszam, muszę skasować swoje selfie z serwerów systemu ostrzegania. No i bardzo ładnie, bardzo zgrabnie to poszło. I myślę, że w takim wypadku możemy się zobaczyć w następnym odcinku. Dziękuję. Hej, hej. Maybe the city needs our friend more than you think.